Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Owdzie. Witam na kolejnej prezentacji z cyklu GPW Innovation Day, czyli kolejnej edycji konferencji Giełdy Papierów Wartościowych. Tym razem współorganizowanej przez CC Group, czyli lidera na polskim rynku kapitałowym w obszarze relacji inwestorskich oraz przez biuro maklerskie IPOPEMA Securities. W ramach tej edycji GPW Innovation Days prezentuje się przed Państwem 18 spółek i tym razem mam okazję przedstawić Państwu spółkę Brand24. Więc Brand24, czyli autorskie rozwiązanie umożliwiające śledzenie w sieci wzmianek o wybranych frazach, monitoring mediów społecznościowych, czy też rozwiązania wspomagające dbanie o reputację w sieci. Brand24 jako narzędzie jest z powodzeniem wykorzystywane przez marketerów i przedsiębiorców na całym świecie. Ponad 60% przychodów spółki pochodzi z eksportu. Samo narzędzie, jak i spółka jest rozwiązaniem stworzonym przez zespół pod kierownictwem Michała Sadowskiego, Piotra Wierzejewskiego. Panowie aktualnie są akcjonariuszami spółki, są założycielami i również są członkami zarządu. W dniu dzisiejszym w roli prezentera wystąpi również Bartosz Kozłowski, który pełni funkcję CFO w spółce. Jeżeli chodzi o organizację prezentacji, to na początku przejdziemy przez prezentację prowadzoną przez zarząd spółki. Następnie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Pytania mogą Państwo zadawać za pośrednictwem czatu. Po zakończonej prezentacji spółki przejdziemy do odczytywania pytań i do zadawania zarządowi. Michał, oddaję głos. Pięknie, dziękuję. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo, że znaleźli Państwo chwilę na nasze skromne wypociny i opowieść o tym, czym się zajmujemy, gdzie jesteśmy, co przeszliśmy przez ostatnie miesiące i co planujemy zrobić w nieodległej przyszłości. Zaczynając od produktu, bo to jest jakby gro naszej prezentacji. Dla części osób, które znają produkt, znają firmę, to ta pierwsza część może być troszkę przynudnawa, więc postaram się jak najszybciej, ale też jak najbardziej klarownie przejść przez nią i przedstawić firmę tym, którzy jej firmy jeszcze nie znają. Firma zajmuje się monitoringiem mediów, monitoringiem internetu, jest w zasadzie autorskim rozwiązaniem sprzedawanym w modelu subskrypcyjnym. Jest to panel internetowy, aplikacja mobilna, które służą do wychwytywania publicznych wzmianek na temat produktów, marek, firm, tematów, które chcemy śledzić. I główne zastosowania, no to oczywiście ochrona reputacji, wychwytywanie negatywnych, pozytywnych wzmianek i budowanie relacji z ludźmi, którzy mówią o nas, czy o naszej firmie w internecie. Oczywiście w momencie zaangażowania się w dyskusję poprawa satysfakcji tych klientów, bo najczęściej, kiedy ktoś na nas narzeka i wyciągniemy do niego rękę, najczęściej to działanie poprawia satysfakcję i w rezultacie zwiększa sprzedaż. No i ogromna część naszej klienteli to są również użytkownicy, którzy wykorzystują monitoring mediów do śledzenia efektów działań marketingowych, działań PR-owych, czyli mierzenia w pewien sposób rzeczy, które historycznie były trudne do zmierzenia albo czasami nawet niemierzalne. I narzędzie, tak jak wspomniałem, główna wersja produktu to jest wersja webowa. Jest to panel internetowy, gdzie możemy sobie przeglądać posortowane chronologicznie wzmianki na temat produktów, marek z najróżniejszych kanałów. Wszystko to, co publiczne, wszystko to, do czego człowiek mógłby dotrzeć, mając nieskończenie wiele czasu, jest naszą ambicją, żeby te wzmianki wychwytywać. Od mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, po klasyczny web, czyli fora dyskusyjne, newsy, blogi i najróżniejsze inne źródła. Tu na przykładzie wrzuciłem Ten Square Games, który pewnie większość z widowni kojarzy, więc można przeglądać wszystkie publiczne wzmianki na temat Ten Square Games, można dowiadywać się tego, co się dzieje w tej spółce i bardzo szybko dostawać notyfikacje o nowych wydarzeniach związanych z tą spółką, czy dostawać jakieś, powiedzmy, takie wiadomości nie tylko związane z giełdą, ale też na przykład z procesami rekrutacyjnymi, z całą otoczką związaną z marką Ten Square Games. To, w jaki sposób brand się wyróżnia, bo jakby większość ludzi pyta, w jaki sposób różnimy się na przykład od Google Alerts, które też jest takim najprostszym narzędziem monitoringu internetu, to poza drastycznie wyższą kompletnością danych, bo Google Alerts, myślę, dla przeciętnej marki podpowie Państwu mniej więcej 5% tego, co da Brand24 równolegle, to naszym wyróżnikiem jest analityka, czyli
przypadku tego projektu dla Ten Square Games w ostatnim miesiącu było 620 wzmianek i przejrzenie 620 wzmianek to jest duże wyzwanie i pochłania sporo czasu, dlatego kluczem jest analityka, która pozwala naszemu algorytmowi przeanalizować te wzmianki i wybrać te, które mają potencjał być najważniejsze, powiedzmy najmocniej wpłynąć na dyskusję na temat marki i szczególnie trzeba na nie zwrócić uwagę. Widać, że tutaj się pojawiają źródła, które docierają do szerszej publiki i mają większy wpływ na potencjalnie od przeciętnego zjadacza chleba na dyskusję, jaka kreuje się wokół tej spółki. Więc to jest produkt, nasz cel jest prosty, chcemy być liderem w tym, czym się zajmujemy, chcemy być liderem w monitoringu mediów, chcemy być top of mind, najlepszą firmą, firmą, która jest najczęściej googlowana, której marka jest najczęściej googlowana podczas poszukiwań narzędzia monitoringu mediów, narzędzia ochrony reputacji i taki jest nasz cel. I skąd ten cel się w ogóle wziął? Nasza firma zrodziła się po pierwsze z potrzeby, bo używaliśmy narzędzi monitoringu mediów w poprzednich naszych firmach i byliśmy z nich mocno niezadowoleni, widzieliśmy duży potencjał na poprawę tego rozwiązania. Widzieliśmy, że jest to problem monitoringu mediów, jest problemem, który można rozwiązać lepiej niż te rozwiązania, które wtedy były oferowane, ale też zauważyliśmy drastyczną przepaść między jakością a ceną, jaka funkcjonuje na rynku. Rynek monitoringu mediów do dziś jest bardzo dwubiegunowy. Z jednej strony mamy darmowe narzędzia, takie jak Google Alerts, z drugiej strony mamy narzędzia, które są dość kompletne, jeśli chodzi o dane, mają bardzo dużo funkcji, ale są piekielnie drogie i trudno dostępne. To znaczy nie są to zautomatyzowane narzędzia działające w modelu subskrypcyjnym, takim, gdzie można sobie założyć konto testowe, wyklikać je w ciągu kilku minut, ale są to narzędzia, gdzie musimy przejść przez proces rozmowy z przedstawicielem handlowym, kilku webinarów, zanim zostaniemy dopuszczeni faktycznie do tego produktu. No i są to przede wszystkim narzędzia, które kosztują tysiące dolarów miesięcznie, co dla wielu firm, jeśli nie powiedzieć znaczącej czy zdecydowanej większości biznesów, jest ceną zaporową. Więc my zauważyliśmy, że ponieważ technologia poszła w międzyczasie do przodu tak bardzo i wykreował się trend sprzedaży przychodzącej, a nie wychodzącej, gdzie nie musimy już spotykać się z klientami, szczególnie w dzisiejszych czasach te spotkania na żywo są niepotrzebne, czy wręcz jakby się ich unika, powstał cały nurt sprzedaży przychodzącej, gdzie w oparciu o działania marketingowe my generujemy ruch na stronę i pracujemy wyłącznie z leadami, które przychodzą do nas. Połączenie tych dwóch aspektów pozwoliło jakby zaoferować produkt o jakości porównywalnej lub nawet wyższej niż te produkty z kategorii Enterprise, czyli z tych drogich narzędzi, ale w drastycznie niższej cenie, bez całej tej otoczki konsultingowej, bez rozdmuchanych struktur sprzedażowych, a bardziej w modelu sprzedaży przychodzącej. I tak powstało Brand24, które razem z cennikiem właśnie wstrzeliwuje się w tą przepaść między jakością a ceną, czyli dostarcza bardzo jakościowe dane w zautomatyzowanej formie za cenę, na którą stać przeciętny, nawet średniej wielkości biznes. Więc to jest jakby nasz cel, to jest jakby powód, dla którego powstało Brand24. Jak wygląda nasz model biznesowy? Wspomniałem, że jest to klasyczny w zasadzie SaaS, czyli biznes, w którym klienci płacą abonament za dostęp do narzędzia. W naszym przypadku gro naszych klientów to są subskrypcje, takie powiedziałbym, bardzo elastyczne z perspektywy klienta, czyli z miesiąca na miesiąc w modelu prepaid. Klient płaci, dostęp do narzędzia jest, klient przestaje płacić, traci dostęp do narzędzia. Więc nasz model biznesowy, nasz lejek sprzedażowy wygląda następująco. W oparciu o działania inbound marketingu generujemy pewien ruch, w tej chwili to jest ponad 100 tysięcy unikalnych użytkowników, którzy co miesiąc odwiedzają nasze strony i w oparciu o takie działania content marketing, czyli produkcję treści edukacyjnych, takich jak na przykład 5 sposobów na zarządzanie kryzysem wizerunku w internecie, te treści pozycjonują się w wyszukiwarkach i dają nam pewien ruch. W ramach tych treści my rekomendujemy przetestowanie naszego produktu i to daje nam
konta testowe. To jest jeden z kanałów. Tych kanałów, jak tutaj wypisałem, jest więcej. Oczywiście reklamy, community marketing. Natomiast dwa główne konie pociągowe, czy w zasadzie główny koń pociągowy w tej chwili to jest content marketing, czyli produkcja takich treści edukacyjnych, w których staramy się dawać wartość i przy okazji tej wartości nieśmiało sygnalizować istnienie Brand24 jako produktu, który może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Więc z ponad setki tysięcy unikalnych użytkowników, którzy co miesiąc odwiedzają stronę, my około kilkunastu tysięcy czy kilkanaście tysięcy osób konwertuje na konta demo i z tych kont demo około 200 kilkudziesięciu kont jesteśmy w stanie co miesiąc domknąć jako nowych klientów. I w ten sposób to w zderzeniu z pewnego rodzaju churnem, czyli naturalnym odpływem klientów co miesiąc, którzy przestają potrzebować naszego produktu albo szukają alternatywy, tworzy całą dynamikę naszego biznesu i decyduje o tym, czy jak rośniemy, w jakim procencie, w jakim stopniu, i składa się na ogólną liczbę aktywnych klientów, czyli tyle klientów, ile mamy aktualnie w portfolio. Więc klasyczny SaaS bardzo mocno zautomatyzowany, SaaS, który, tak jak wspomniałem, nie ma działu sprzedaży wychodzącej, a wyłącznie pracujemy z leadami, które przychodzą do nas. Parę słów na temat technologii, bo Brand24, to co widzą klienci, to co widzą użytkownicy, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Większość czarów dzieje się na zapleczu, bym powiedział, czyli w kontekście obróbki danych. My w tej chwili mamy kilkadziesiąt miliardów wyników i jest bardzo dużym wyzwaniem, aby w ciągu kilku sekund być w stanie przetworzyć te kilkadziesiąt miliardów wyników i przeciętnemu klientowi, użytkownikowi pokazać kilka tych, które są dla niego najważniejsze. Dlatego przez 10 już prawie lat funkcjonowania spółki zbudowaliśmy bardzo, powiedziałbym, widowiskową infrastrukturę technologiczną, która pozwala przechowywać, ale też przetwarzać w bardzo krótkim czasie te dane, które przechowujemy dla naszych klientów z najróżniejszych źródeł. I to jest jakby jeden z głównych, powiedziałbym, zasobów spółki, know-how i baza danych, którą udało się zbudować. No i linię kodu, bo Brand24 jest autorskim produktem poza apką mobilną, której produkcję outsourcujemy do zaprzyjaźnionego grona programistów mobilnych. Wszystko piszemy sami. Oczywiście posiłkujemy się mocno technologiami open source'owymi, takimi jak Mongo czy Elasticsearch, ale gro naszego produktu, czy zdecydowana większość naszego produktu, to jest nasza praca. My jako założyciele jesteśmy programistami po Polibudzie wrocławskiej, więc pierwsze wersje pisaliśmy sami. W tej chwili jest cały zespół programistyczny, który zajmuje się rozwojem tego produktu. Okej. To tyle, jeśli chodzi o taki, powiedziałbym, wstęp związany z naszym produktem. W tej chwili przejdę do aktualizacji, więc może rzeczy ciekawsze trochę dla ludzi, którzy znają spółkę nie od dziś i są ciekawi tego, co u nas słychać. Ostatnie główne wydarzenia, które jakby miały miejsce w Brand24, no to pewnie większość tych, którzy obserwują spółkę, jest świadoma naszego kryzysu, który był związany z Facebookiem. Mianowicie pod koniec sierpnia 2019 roku zostaliśmy zablokowani na wszystkich możliwych platformach facebookowych, czyli w Facebooku, Instagramie. Nasze profile personalne i firmowe zostały zablokowane ze względu na podejrzenie zbierania danych w większej ilości niż powinniśmy zgodnie z regulaminami Facebooka. No i to uruchomiło procedurę po stronie Facebooka, audytu, który trwał 6 miesięcy i gruntownego przeglądania tego, w jaki sposób Brand24 zbiera dane, jakiego typu dane zbiera, jakiego typu dane zebrał historycznie i weryfikacji tego po stronie specjalnego działu, który zajmuje się tego typu sprawami w Facebooku. Myśmy ten 6-miesięczny audyt przeszli z powodzeniem, potwierdzili jakby koszerność tych działań i w końcu tej sprawy podpisaliśmy porozumienie, w ramach tego, którego Facebook odblokował wszystkie profile i umożliwił nam dostęp do wszelkich możliwych danych, jakie tylko taka spółka jak my może mieć. Więc duże wydarzenie dla nas,
które w pewnym sensie wieńczy koniec tego kilkumiesięcznego kryzysu, czyli w marcu powrót monitoringu Facebooka, monitoringu Instagrama, no i powrót wszystkich profilów. Akurat profile na tych platformach to był mniejszy dla nas problem. Większym problemem był zakaz po prostu zbierania danych z tych platform. Początkowo nie wydawało nam się to aż tak drastycznym problemem, ale po całkiem dobrym wrześniu, w październiku mieliśmy bardzo istotne spadki na przychodach, na klientach i wprawdzie przez te 6 miesięcy braku Facebooka pozyskaliśmy ponad 1000 nowych abonamentów, co też broni produkt. No to był to bardzo duży dla nas cios i kryzys, szczególnie, że przyszedł w momencie, w którym byliśmy akurat na break-even, znaczy wychodziliśmy na break-even, więc stan naszych kont bankowych był w najniższym możliwym punkcie i zamiast zasypać, że tak powiem, dziurę po Facebooku większymi wydatkami na marketing, musieliśmy ściąć koszty, co pewnie widać było już w raporcie za Q1, a pewnie jeszcze mocniej będzie to widoczne w raporcie za Q2, więc tam duże te optymalizacje kosztów były, choć nadal kluczem i głównym celem tej spółki jest rozwój. Nie stoimy w miejscu, przez te 6 miesięcy wdrożyliśmy szereg funkcji, o których zaraz opowiem, ale również ze względu na to, żeby nie zwalniać tego tempa rozwoju i nie cofać się, a uciekać do przodu, zdecydowaliśmy się zrealizować rundę na poziomie 2,7 miliona złotych. Na prezentacji widzę, jest w jednym miejscu jest 2,8, w drugim jest 2,7, więc jest duża niekonsekwencja, ale no to była runda, którą zrealizowaliśmy w ostatnich miesiącach i ona pozwala nam utrzymać dużą dynamikę, jeśli chodzi o rozwój produktu, rozwój spółki i zespół programistyczny, który tym się zajmuje. Co więcej, jeszcze przed powrotem Facebooka udało nam się wirtualnie zatrzymać spadki związane z odejściami klientów, którzy tego Facebooka po prostu potrzebowali. W czwartym kwartale uciekło nam 8% naszego portfolio, co jakby w skali, w makroskali strategicznie patrząc na najbliższe 5-10 lat budowy tego biznesu, to nie jest jakiś dramat, ale powiedzmy cashflowowo dla spółki, która od zawsze w dominującym stopniu finansowała się kasą od klientów, nie miała głębokich kieszeni, nie podnosiliśmy jakoś dużo kasy z giełdy czy od inwestorów historycznie, no to był istotny problem, czy bardzo istotny problem nawet, którym musieliśmy zarządzić. No, na szczęście, który został w tej chwili już w marcu rozwiązany, więc kwiecień, maj i czerwiec, czyli drugi kwartał, to są miesiące, w których na pewno zobaczymy istotną poprawę chyba wszystkich wskaźników, no bo tak jak osoby interesujące się spółką mogły widzieć, jak zachowywały się wskaźniki podczas kryzysu Facebooka, tak można sobie łatwo wyobrazić, że w chwili, w której monitoring tych danych powrócił, jest momentem istotnego odbicia. Tak jak wspomniałem, pod koniec marca wdrożyliśmy nową integrację z Facebookiem i Instagramem, więc w tej chwili wszystkie dane, jakie tylko można mieć z Facebooka, Instagrama, jakie może mieć taka firma jak my, są zbierane. W przypadku Instagrama to są praktycznie dokładnie takie same dane, jak były historycznie, czyli wszystkie dane zawierające publiczny hashtag. W przypadku Facebooka jest to monitoring publicznych fanpage'y wskazanych przez użytkownika lub autoryzowanych jako należące do użytkownika, więc jakby oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Niewątpliwym plusem jest jakby niezawodność tego rozwiązania, to znaczy bardzo łatwo w tej chwili określić, które dane z Facebooka są wychwytywane, a które nie i dlaczego. Wcześniej niestety było to dużą niewiadomą na wielu aspektach. W tej chwili mamy taką, powiedzmy, dużą odpowiedzialność, w sensie wiadomo dokładnie, które dane będą wychwytywane. Jeśli chodzi o minusy, no to minusem jest niewątpliwie potrzeba wdrażania integracji, znaczy zintegrowanie konta Brand24 ze swoim kontem na Facebooku czy Instagramie jest dodatkowym
procesem dodatkowym i dodatkową garścią klików, które trzeba wygenerować. Natomiast tutaj jakby znowu plus pewnie też będzie widać w czernie, bo historycznie nasi klienci, którzy wdrażali wszelkiego rodzaju integracje, od lat oferujemy integrację ze Slackiem przykładowo, więc użytkownicy, którzy mają konto Brand24 zintegrowane ze swoim Slackiem, drastycznie lepiej, czy prezentują drastycznie większą lojalność w stosunku do produktu, tam churn jest dużo niższy. I tutaj przewidujemy, że wszyscy użytkownicy, którzy zintegrują sobie w tej chwili z Facebookiem i Instagramem, będą mieli znacząco niższy churn, no bo będzie to część ich organizacji i ta nasza platforma będzie z nimi zintegrowana. Więc zarówno dane z Facebooka, jak i Instagrama w tej chwili są w panelu aplikacji mobilnej, jakby powiadomieniach mailowych i my tą integrację uruchomiliśmy dość szybko, w zasadzie będąc gotowym tylko na podpisanie umowy z Facebookiem normującą nasze relacje. Powrót Facebooka to nie jedyna nowość, bo jakby ten kryzys bardzo mocno stymulował i stymuluje naszą, czy stymulował, bo już z niego wyszliśmy, naszą kreatywność i powstały pomysły, które w tej już zostały wdrożone lub w tej chwili są wdrażane. Pomysły takie jak monitoring podcastów, który spotkał się z gigantycznym responsem, jeśli chodzi o naszą klientelę. Zaczynamy w tej chwili mamy już 3,5 miliona źródeł związanych z podcastami, które monitorujemy. Jest to szczególny typ wzmianek, bo są to wzmianki, które są kluczowe z perspektywy produktów czy marek, więc nasi klienci bardzo chętnie się do tego po prostu dobrali. Jesteśmy jednym z pierwszych narzędzi, które wdrożyło to na świecie, a zdecydowanie jesteśmy pierwszym narzędziem, które uruchomiło monitoring marki w newsletterach, więc uruchomiliśmy mechanizm, dzięki któremu umożliwiamy też wychwytywanie wzmianek naszych marek czy kluczowych marek w newsletterach, które jak wiemy mają drastyczny wpływ na popularność niektórych produktów, potrafią dawać bardzo istotny zastrzyk ruchu, który historycznie ciężko było przypisać, bo zazwyczaj ten ruch na przykład w Google Analyticsie wyglądał jako ruch bezpośredni, a takie narzędzia jak Brand24 w tej chwili będzie pomagało rozszyfrować, skąd ten ruch się bierze. Więc bardzo duża nowa funkcja, którą uruchomiliśmy dosłownie wczoraj. No i tych jakby nowości jest dużo, bo wdrożyliśmy też monitoring Twitcha, monitoring TikToka. To były takie szybkie substytuty monitoringu Facebooka, którego zabrakło, tak aby nasz produkt nadal był konkurencyjny, nadal miał istotne wyróżniki. No i ta strategia okazała się być sensowna, bo tak jak mówię, ponad 1000 abonamentów sprzedanych bez jakichkolwiek danych z Facebooka, Instagrama pokazuje, że ten produkt to jest coś więcej niż tylko monitoring dwóch kanałów czy nawet kilku kluczowych kanałów, ale jest to monitoring, który służy w pewnym sensie tak 360 publicznych zmianek z internetu. Opowiedziałem parę słów na temat tego, gdzie jesteśmy, parę słów na temat tego, gdzie chcemy być, czy gdzie będziemy w nieodległej przyszłości. W tej chwili bardzo mocno pracujemy nad nową wersją Brand24, kompletny redesign naszego interfejsu. Przebudowujemy się z myślą o długim ogonie średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim dlatego, że Brand24 powstał, czy pierwszymi klientami Brand24 były w dominującym stopniu agencje, duże marki, które dużo łatwiej było przekonać do wartości takiego produktu jak nasz. I to w pewnym sensie wykreowało ten pierwszy kierunek między w latach 2011-2014, kiedy jeszcze nie mieliśmy wersji globalnej i nie otworzyliśmy się tak bardzo na klientelę średniego szczeblu, a nie tylko duże marki. No, nasz produkt był budowany w dużej mierze dla enterprise'ów, które nie chciały płacić tysięcy dolarów. To była taka najniżej zawieszona owoc, taka widownia, którą najłatwiej przekonać. Natomiast historycznie od tamtej pory nasze portfolio bardzo mocno przesunęło się w stronę średniej wielkości przedsiębiorstwa. Nasz średni przychód per klient jest w okolicy setki dolarów miesięcznie, co też pokazuje, jakby gdzie jest nasz sweet spot.
ostatnio robiliśmy nawet taką analizę w ramach aktualizacji naszej strategii, gdzie czy na jakich typach klientów mamy największą rentowność i nasz średni przychód w cyklu życia jest i tym samym i jego dobra proporcja w stosunku do kosztu akwizycji klienta najlepsza jest na firmach pomiędzy 10 a 250 pracownikami, czyli powiedziałbym takich średnich przedsiębiorstwach, które są bardzo lojalne, które zostawiają u nas dużo pieniędzy, a koszt akwizycji klienta w ich przypadku jest relatywnie nieduży i tam te proporcje, ta ekonomia jest wypada najlepiej. Dlatego z nową wersją Brand24 nie będziemy oczywiście zapominać o dużych markach czy dużych agencjach, ale to nie będzie nasza podstawowa buyer persona. Naszym korowym klientem będą średnie przedsiębiorstwa, dlatego produkt będzie istotnie uproszczony z myślą o nich. Uproszczony nie w złym tego słowa rozumieniu, to znaczy nie będziemy zabijać niektórych funkcji, nie będziemy ich zabierać z panelu. Panel będzie miał kilka trybów, w ramach którego będzie można jako profesjonalista korzystać z zaawansowanych funkcji, ale domyślnym trybem będą funkcje relatywnie podstawowe, więc w przeciwieństwie do bieżącej sytuacji, w której produkt bardzo mocno daje po oczach przeciętnemu użytkownikowi, zasypując go milionem funkcji, których najczęściej nie rozumie, będziemy dawać absolutnie to, co najważniejsze. Nowy redesign produktu to także wersja mobilna i w końcu responsywny panel. 40% naszego ruchu w tej chwili to są urządzenia mobilne, a my tego ruchu nie obsługujemy w sposób, powiedziałbym, optymalny. To znaczy mamy responsywny formularz rejestracji, responsywne tworzenie projektu, ale w momencie, w którym klient wchodzi do panelu, nagle dostaje po mordzie nieresponsywnym panelem, z którego ciężko się naprawdę korzysta. Więc mamy bardzo duży niezerwany owoc w postaci wersji responsywnej, która nagle poprawi drastycznie konwersję na tych 40% ruchu, który mamy w tej chwili. Konwersję na płatnych klientów, bo konwersja na rejestrację jest całkiem niezła z tego względu, że proces do rejestracji włącznie jest już responsywny. Więc responsywność to będzie druga duża nowość w ramach tego nowego interfejsu Brand24, a trzecia to będą nowe metryki. To będą przełomowe metryki, bo od sytuacji, w której mówiliśmy, co ludzie mówią na twój temat, przejdziemy do sytuacji, w której będziemy mówić, co ludzie myślą na twój temat. Przejdziemy od produktu, który dawał zestaw liczb, zestaw metryk, które trzeba było sobie przetłumaczyć na wnioski. Będziemy przechodzić powoli do produktu, który sam wyciąga wnioski i podpowiada je przedsiębiorcom, marketerom, PR-owcom, którzy korzystają z naszego produktu. Przykładem będzie reputation score, czyli prosta metryka, dzięki której będziemy wiedzieć, czy nasza reputacja w internecie, czy reputacja naszej firmy jest dobra, czy zła, czy jest lepsza, czy gorsza i jak wypada na tle innych firm z naszego segmentu. Więc będziemy w pewnym sensie, tak jak prognoza pogody, mówić, czy będzie dobrze, czy źle, więc bardzo jasna, bardzo prosta wręcz informacja, która wierzymy, czy metryka, która wierzymy, stanie się taką jedną z głównych metryk, którymi posługują się marketerzy, PR-owcy. Metryka, która może na stałe zagościć, tak jak na przykład NPS zagościł w wielu firmach jako jedna z podstawowych metryk mierzenia satysfakcji klientów, mierzenia, powiedziałbym, sentymentu wokół marki i tego, czy idzie po prostu dobrze, czy źle. Tych metryk będzie więcej. Wdrażamy też nową metrykę importancji, bo jednym z naszych wyzwań, ogólnie jednym z wyzwań narzędzi monitoringu jest to, żeby dawać dane, które są istotne. Narzędzia takie jak my, które starają się dawać wzmianki z najróżniejszych publicznych źródeł, najczęstszym, że tak powiem, negatywnym feedbackiem, jaki słyszymy od klientów, to jest to, że danych jest za dużo. Nie wiedzą, co z tymi danymi zrobić, jest ciężko je przeglądać, jest spam w pewnym sensie, no bo narzędzie, które chce monitorować wszystko, co tylko publiczne, no niestety zwraca tych dużo wzmianek nieistotnych. I my od lat pracujemy nad algorytmem, który będzie w stanie serwować to, co ważne. W tej chwili ten algorytm będzie miał absolutnie nową postać i postać, która będzie wynikała nie tylko z bardzo zaawansowanej analizy sentymentu, analizy zasięgu, ale z czasem również będzie wynikała z zachowań samych klientów.
Bo to, co widzimy, to dla różnego typu klientów różne wzmianki są ważne. Dla ekspertów SEO czasami wzmianki, które potencjalnie dla przeciętnego marketera są zupełnie nieistotne, nabierają znaczenia, więc dla różnych klientów różne wzmianki mają różny poziom istotności i chcemy w oparciu o machine learning podpowiadać klientom, które są istotne dla nich. Chcemy, żeby nasz system uczył się po klikach, których nasi klienci generują wewnątrz naszej aplikacji sporo, aby po tych klikach nasz system uczył się tego, co jest ważne dla pojedynczego klienta i podobnie jak to robią Netflix czy Spotify, faktycznie podpowiadał wzmianki, które również mogą być dla tego klienta istotne. Więc to będzie duża zmiana w nowej wersji tego produktu. Okej. Opowiedziałem trochę o tych nowościach w brandzie, więc możemy przejść pewnie do danych finansowych. Podsumowując główne wskaźniki finansowe, to oczywiście wkrótce będziemy publikować bodajże w połowie lipca będziemy publikować raport z podsumowaniem Q2, jeśli chodzi o liczbę klientów. Miesiąc, zdaje się, później będziemy publikować pełne dane finansowe. W pierwszym kwartale tego roku było jeszcze widać jakby istotne efekty tego naszego kryzysu facebookowego, ale każdy kolejny miesiąc był już drastycznie lepszy i tak jak zajrzeć do naszych wyników marcowych, to ten marzec już był, czy w marcu zdołaliśmy wirtualnie zatrzymać jakiekolwiek spadki, co daje nam dużą wiarę w to, że w drugim kwartale będziemy w stanie powrócić do wzrostów, a celem oczywiście jest jak najszybszy powrót do dynamiki, do której spółka zdążyła przyzwyczaić przez ostatnie lata, bo my przez 10 lat rośliśmy nieprzerwanie. Na zasadzie kryzys Facebooka to był pierwszy raz, kiedy w ujęciu kwartalnym przestaliśmy rosnąć, co nie przeszkodziło nam pozyskać naprawdę, tak jak wspomniałem, ponad 1000 klientów, w tym marki duże, średnie, agencje, więc tak jak mówię, ten produkt to był też duży test na to, czy produkt się obroni bez tak istotnego medium, choć ponownie na początku wydawało nam się, że to nie jest jakoś bolesny strzał, ale czas pokazał i co widać na wynikach, dostaliśmy mocno po twarzy. No i tak naprawdę spółka cofnęła się, myślę, o rok przez ten kryzys facebookowy. Tak jak mówię, na szczęście udało się zatrzymać spadki, jeśli chodzi o liczbę klientów, także spadki, jeśli chodzi o przychody i w tej chwili jesteśmy jakby skupieni na tym, żeby powrócić do tej, myślę, że dość przyzwoitej dynamiki, jaką mieliśmy przez ostatnie 10 lat. To, co pewnie warto podkreślić, to ta optymalizacja kosztów, o której trochę wspomniałem w kontekście Q1 i Q2, nie ma co czarować, byliśmy zmuszeni do tego, żeby poprzycinać koszta. Natomiast robiliśmy to w sposób taki, który w minimalnym stopniu jakoś negatywnie wpływa na długoterminowy rozwój spółki. Też bardzo nam zależało, żeby zachować relacje z tymi ludźmi, bo często rozstawaliśmy się z ludźmi, którzy w zasadzie w 100% rozdawaliśmy się z ludźmi, którzy nic złego nie zrobili, a po prostu zaistniała sytuacja sprawiła, że nie było nas, czy nie jest nas tymczasowo stać na ich usługi, więc dużo czasu poświęcaliśmy na to, żeby pomóc w znalezieniu nowych wyzwań i zadbać o tych, którzy odchodzą, nawet pewnie bardziej niż o tych, którzy zostali, co wierzymy, że nam zaprocentuje. Więc widać było, że udało nam się zatrzymać te spadki już w marcu. Też churn, który na czas kryzysu istotnie skoczył ze względu na odejścia klientów, którzy potrzebowali danych z Facebooka, się już ustabilizował. Tu pewnie od razu możemy podpowiedzieć, że po kwietniowym lekkim podniesieniu się churnu ze względu na COVID-a, bo jakby pewnie w portfolio każdej spółki są biznesy, które ze względu na wirusa przechodzą trudne chwile, to w maju widać, że ten churn wrócił do poziomów, które mieliśmy nawet przed blokadą facebookową, plus ten kwietniowy skok churnu był niczym w porównaniu do tego, jak nam churn skoczył
w październiku, czyli chwilę po Facebooku i po kryzysie Facebooka, więc wszystko wskazuje na to, że spółka jest odporna na tematy związane z COVID-em, bo zarówno jeśli chodzi o ruch na stronie, no to notujemy rekordową ilość rejestracji, więc te wszystkie wskaźniki wyglądają bardzo dobrze. Zobaczymy jeszcze, jak ta sprzedaż i churn będą się miksować, aby dać wynik netto na koniec kwartału, ale jakby jesteśmy dobrej myśli. Też z perspektyw logistycznych nasz biznes od zawsze był wręcz stworzony do bieżącej sytuacji, bo bardzo mocno opieraliśmy się na pracy zdalnej. My, budując tę firmę, nie było nas stać na rekrutowanie czasami ludzi w tych samych miastach, w których my byliśmy, tylko po prostu szukaliśmy talentu tam, gdzie on był w kraju. No i czasami to byli ludzie od Sanoka po Gdańsk, więc jakby praca zdalna, szczególnie w firmie, która ma 3 biura we Wrocławiu, w Gdańsku i w Warszawie, jest za pan brat, więc my w tej chwili pracujemy w dominującym stopniu z home office. My jesteśmy w tej chwili jedną czy trzema z 5 osób, które są we wrocławskim biurze i pracuje się nam po prostu w tej chwili bardzo dobrze, produktywność nie spadła, a być może nawet wzrosła, więc no i wszyscy są zdrowi, co jest najważniejsze, więc nie mieliśmy jeszcze jakiegokolwiek przypadku zachorowań, czy nawet w naszym otoczeniu, więc to jest też bardzo duży plus. No ale jakby pewnie z perspektywy akcjonariuszy, inwestorów, to kluczowe jest jakby to, jak wydarzenia z całego świata wpływają na ruch na stronie, na czern i tak dalej. Tak jak wspomniałem, poza lekkim skokiem czernów w kwietniu nie widzimy negatywnego wpływu na wirusa na funkcjonowanie naszej firmy. Coś jeszcze, Bart, co chciałeś dodać do tych danych finansowych? Na tym slajdzie właściwie widać, że porównując się do Q4, bo tak naprawdę kiedy my w październiku zobaczyliśmy, że ten spadek przychodów jest większy niż nam się wydawało, że będzie, zaczęliśmy optymalizować się na kosztach, a wiadomo, że taki proces to nie jest tydzień, tylko to są miesiąc albo dwa. Zanim nam się udało to zoptymalizować, to i tak straciliśmy już Q4 i dlatego w tym Q4 tego spadku na kosztach nie było widać, ale za to już w Q1, a zdecydowanie przede wszystkim w Q2 byliśmy już w stanie tak się zoptymalizować na kosztach bez utraty efektywności, że jesteśmy w stanie i w Q1 już byliśmy w stanie poprawić efektywność na marży i mimo spadku przychodów byliśmy w stanie jeszcze bardziej zredukować koszty. I to samo dotyczy drugiego kwartału, gdzie gdyby już też nie planujemy, żeby te przychody nam tak drastycznie spadały, a koszty nadal będą nam pomagać tutaj i ten układ kosztowy przy tej samej efektywności będzie dużo, dużo wydajniejszy. Tak, poszukaliśmy oszczędności na różnych tematach serwerowych, ale też no nie ma co czarować, że musieliśmy się rozstać z 20, około 20 osobami, więc nasza załoga z 70 osób spadła do 50. No i tak jak tutaj Bartek sygnalizuje, jest pewna bezładność w tych oszczędnościach, no bo pewnie moglibyśmy zrobić Q4 lepszy, jeśli chodzi o koszty, ale działaliśmy w modelu, w którym naprawdę zależało nam, żeby nie zostawić kogoś z ręką w nocniku i zadbać o tych ludzi, którzy muszą poszukać nowych wyzwań. No i wszyscy już pracują w nowych miejscach i tutaj jakby nie spaliliśmy żadnych mostów, a nadal mamy, a w tej chwili mamy bardzo zwinną organizację, która jakby zachowała kluczowe kompetencje i zachowała tempo rozwoju i prac nad produktem, do którego po prostu przyzwyczailiśmy. Coś jeszcze z tych rzeczy finansowych? Dane historyczne tam dla Jasne. Zainteresowanych. No dobra, to chyba możemy przejść do pytań. Dziękuję bardzo za część prezentacyjną. Mamy w moderacji kilka pytań, ja może będę je odklikiwał, wrzucał do czatu publicznego. To ja będę czytał te pytania, ok?
Dobra. No co stało się w ostatnich dwóch kwartałach Q4 i Q1? Wyniki gorsze rok do roku, spadek przychodów miesiąc do miesiąca jest dramatyczny. No zgadza się, to jest zasługa kryzysu facebookowego. Szczególnie w październiku straciliśmy w jednym miesiącu ponad 100 tysięcy przychodów, więc w biznesie, który generował ponad milion miesięcznego przychodu, no to jest duży cios, szczególnie w zarządzaniu cashflowem. Więc tak, kryzys facebookowy to był jakby głównym powodem, dla którego te wyniki w Q4 tak dostały po głowie. Kolejne pytanie. Jak zmienił się trend w przyroście klientów netto po osiągnięciu porozumienia z Facebookiem? Kiedy zarząd oczekuje osiągnięcia kolejnych kamieni mailowych w liczbie klientów? Większość tych danych będzie dopiero, czy szczegółowe dane będziemy mogli pokazać dopiero razem z raportem za Q2, bo tak naprawdę Facebook wrócił do nas pod koniec Q1, czyli pod koniec marca, więc szczegółowe dane jakby będę mógł podpowiedzieć dopiero po opublikowaniu raportu za Q2, natomiast już w tej chwili możemy pewnie powiedzieć, że tutaj jest pełna symetria, to znaczy udało nam się dojść do wyników sprzedażowych zbliżonych do tego, czy czasami nawet lepszych niż to, co miało miejsce przed wirusem. Także tutaj można się spodziewać, że jakby na wejściu do tego lejka, czyli na temacie sprzedaży, tutaj będziemy w stanie wrócić do wyników z najlepszych miesięcy przed blokadą Facebooka, tym bardziej, że notujemy rekordową ilość rejestracji, bo równolegle do kryzysu Facebooka nadal nasz content marketing generował coraz lepsze wyniki i w tej chwili mamy 13-14 tysięcy rejestracji już w tych ostatnich miesiącach. Także tyle. Jeśli chodzi o kamienie milowe, to domyślam się, że to jest odwołanie się do MSOP-u, który był na lata chyba 2017-2019 i myśmy tam na koniec 2019 roku mieli zaplanowane ponad 4000 klientów, więc domyślam się, że pytanie jest, kiedy dojdziemy do tych 4000 klientów. Nie wiem, to jest najbardziej szczera odpowiedź, jaką mogę dać. Jest jeszcze za wcześnie, żeby to oceniać. Mamy za mało danych rozbiegowych, żebym mógł sensownie ekstrapolować to i przewidzieć dokładnie, czy albo dość precyzyjnie, kiedy dojdziemy do tych 4000 klientów z powrotem. No, w tej chwili kamieniem milowym, czy do niedawna kamieniem milowym dla firmy było zatrzymanie spadków. W tej chwili kamieniem milowym, którym mam nadzieję niedługo będziemy mogli oficjalnie ogłosić, jest powrót do wzrostów, a w szczególności do wzrostów, których spółka doświadczała przed blokadą. Także to jest w tej chwili taki, powiedziałbym, krótkoterminowy kamień milowy. Jak będziemy mieli, czy trochę otrzepiemy się z tego kurzu po Facebooku, będziemy w stanie pewnie bardziej precyzyjnie przewidzieć, kiedy dojdziemy do tych 4000 klientów, za którymi gonimy. Kolejne pytanie. Jak pandemia COVID wpłynęła na biznes Brand24? Tak jak wspomniałem, nie widzimy negatywnego wpływu poza tym kwietniem, gdzie był lekko podniesiony churn i mieliśmy rzeczywiście kilkudziesięciu klientów w kilkutysięcznym portfolio, którzy odeszli, wskazując COVID jako powód. Choć tutaj też trzeba być ostrożnym, bo w tej chwili myślę, że COVID jest też dobrą wymówką w pewnym sensie, kiedy się odchodzi, czy rezygnuje z jakiejś subskrypcji. My sami czasami optymalizując koszta i rezygnując z jakichś narzędzi, których nie do końca potrzebowaliśmy, czasami wskazywaliśmy tego COVID jako powód, no bo generalnie sytuacja sprzyja oszczędnościom bardziej niż wydawaniu kasy z rozmachem. I natomiast tak jak mówię, poza lekko podniesionym czarnym w kwietniu nie widzimy negatywnych skutków, a pewnie widać garść pozytywnych, bo widać, że przychodzą do nas coraz częściej większe marki, które szukając oszczędności rezygnują z tych drogich narzędzi monitoringu mediów, które kosztują kilka tysięcy dolarów, więc mimo, że nie widać tego jakoś drastycznie u nas na ARPU, to widać na
cashflowowych przychodach, bo zdecydowanie więcej w ostatnich miesiącach podpisujemy umów długoterminowych na 6-12 miesięcy, więc widać, że przychodzą firmy, które są przyzwyczajone do takiego modelu, bo przychodzą do nas właśnie od dużych marek, więc czy przychodzą do nas po prostu duże marki, które do tej pory płaciły kilka tysięcy dolarów miesięcznie za monitoring mediów i zaczynają szukać jakiejś alternatywy, która może bez konsultingu, ale dawałaby te same funkcje albo czy porównywalną jakość, ale w drastycznie mniejszej cenie. Więc widzimy, że trochę nasze portfolio się przesuwa z tych jakby średnich przedsiębiorstw w stronę średnich i dużych, które szukają tych oszczędności. Kolejne pytanie, muszę sobie tutaj, przepraszam, skrólować. Czy po osiągnięciu porozumienia z Facebookiem zakres monitorowanych danych uległ zmianie? Czy użyteczność danych jest taka sama? Nie są to te same dane. Uległ zmianie, przede wszystkim ze względu na integrację, to znaczy wcześniej to było wygodne w Brand24, że tworząc konto testowe można było błyskawicznie podejrzeć sobie dane z Facebooka czy Instagrama bez jakichkolwiek integracji, bez potrzeby wyklikiwania jakby dostępów i autoryzowania danych. Natomiast przez te 6 miesięcy, przez które byliśmy w pewnego rodzaju kwarantanny i przechodziliśmy ten audyt Facebooka, zmieniły się też regulacje, zmieniły się regulaminy Facebooka, no i jakby w tej chwili jakby oferujemy wszystko to, co można oferować, może oferować taka firma jak nasza. I natomiast podpowiedziałem trochę, że sprzedaż wróciła do poziomów sprzed blokady, więc jeśli to jest jakaś metryka, po której można oceniać, czy jakość, istotność tych danych, które powróciły do brenda, jest podobna do tego, co było, czy nie, to by wskazywało na to, że jest podobna, bo tak jak mówię, odkąd ten Facebook powrócił, to poziomy sprzedaży wróciły do tego, co miało miejsce przed blokadą. Czy widzą Państwo nowe rozwiązania, które można w przyszłości dodać do Brand24 jak monitoring podcastów? Oczywiście. Mamy więcej pomysłów niż czasu, zawsze tak było. Natomiast oczywiście sęk w tym, żeby wybrać dobre i te, które nie tylko nam się wydaje, że są dobre dla klienta, ale też faktycznie klienci to potwierdzają. Więc pracujemy nad szeregiem takich nowych funkcji, począwszy od monitoringu LinkedIna, ale też głównie pracujemy nad tymi nowymi metrykami. Opowiadałem o tym w sekcji o przyszłości spółki. I ja bym powiedział, że w tej chwili może mniej zależy nam na nowych źródłach danych, ile na lepszej analizie tych danych, które już mamy i podpowiadaniu tych kluczowych wyników. Bo tak jak mówię, gdybyśmy zrobili sobie listę, a my robimy takie listy rzeczy, na które klienci narzekają najbardziej, to przerost danych jest najczęściej zgłaszanym problemem. Nie brakujące dane, tylko to, że danych jest za dużo. Więc naszym głównym wyzwaniem w tej chwili, na najbliższe pewnie miesiące, jest dopracowanie algorytmu, który będzie podpowiadał te dane, które są absolutnie kluczowe z perspektywy pojedynczego klienta. Kolejne pytanie. Kiedy spółka może osiągnąć trwałą rentowność na poziomie zysku netto? Bartek. No tutaj my robiliśmy rundę finansową, żeby naszą sytuację finansową poprawić, bo jak wiecie wszyscy, to ona była dosyć trudna po blokacie Facebooka i teraz też się skupiamy na tym, żeby tą rentowność jak najszybciej osiągnąć, aczkolwiek to jest ciągła dyskusja, jak znaleźć prawidłowy balans pomiędzy znalezieniem tej rentowności jak najszybciej, a inwestycją w nowe rozwiązania i tutaj gdzieś zawsze dyskutujemy, jak to zrobić optymalnie, ale mimo wszystko chcemy tą rentowność osiągnąć jak najszybciej, jednocześnie nie tracąc impetu i dynamiki spółki. Kiedy to będzie, tu też trudno określić, jakie to będzie okienko czasowe, no to na pewno chcielibyśmy zrobić to szybciej niż 12 miesięcy, a może i szybciej i zobaczymy oczywiście, jak tam te wzrosty szybko wrócą, bo tak jak Michał mówił, odkąd wrócił Facebook, dopiero minęło dwa miesiące czasu, to jest za krótkie okienko, żeby ekstrapolować to dokładnie na kolejne miesiące i zaplanować wszystko dokładnie, więc to jakiś tam margines błędu jeszcze nas dzisiaj czeka, myślę, z każdym miesiącem będziemy. Ten rok. Takie założenia chcemy osiągnąć. Czy to się uda, to oczywiście zależy od bardzo wielu czynników, ale jak najszybciej, żeby to się wydarzyło. No, Facebook nas nauczył wielu
wiele rzeczy i zabezpieczenie cashflowe jest jedną z tych rzeczy. Tak, no jakby problem Facebooka byłby w naszym przypadku znacznie mniejszy, gdybyśmy mieli po prostu głębsze kieszenie, gdybyśmy mieli taki jakiś kryzysowy war chest na to, żeby zwiększyć wydatki i zasypać tę dziurę po Facebooku, albo poszukać jakichś alternatyw, albo nie wiem, nawet dokonać akwizycji jakiejś spółki, czy poszukać jakiegoś obejścia tego problemu. Więc no i w tej chwili toczą się dyskusje wewnątrz spółki. Są głosy, które jakby sygnalizują potrzebę. To jest dobry czas w tej chwili, żeby odłożyć parę milionów zysku i na trwałe pojawić się po jasnej stronie mocy i być spółką, która jest po prostu już rentowna i generuje siedmiocyfrowe zyski rok do roku. No ale są też głosy, które mówią, że mamy w tej chwili wszystko, co tylko można chcieć mieć, żeby jak najszybciej dojść do tego statusu lidera i powinniśmy gonić za tym nawet nadal na stracie, ale rozwijać się jeszcze szybciej. Więc to jest jeszcze element dyskusji, która się toczy. Nie zdecydowaliśmy się w żadną ze stron, choć ja to mogę powiedzieć, ja osobiście będę pewnie mocno rekomendował czy walczył o to, żeby przejść na stałe, na stronę po prostu zysków i żeby odłożyć, i żeby wygenerować siedmiocyfrowy zysk w przyszłym roku. Uważam, że to jest, że to nie jest, powiedzmy, asekuracyjna postawa, tylko nawet w takim modelu nadal będziemy w stanie reinwestować kilka milionów rocznie nowych co roku w rozwój tego produktu, więc ten produkt nadal będzie się rozwijał szybko, ale będzie też odporny po prostu na wszelkie czarne łabędzie, takie jak Facebook, który spotkał nas w zeszłym roku. Więc, ale to jest, tak jak mówię, jeszcze elementem dyskusji. To nie jest tylko nasza decyzja, ale też oczywiście rady nadzorczej, akcjonariuszy. No i wybierzemy któryś z tych modeli. Natomiast tutaj nie mam pewnie modelu asekuracyjnego. W obu modelach będziemy się rozwijać bardzo szybko. W jednym będziemy się rozwijać na po prostu większym ryzyku, w drugim na trochę mniejszym. Kolejne pytanie. Kiedy spółka może zacząć płacić dywidendy? Czy może zarząd zamiast dywidend preferuje inwestowanie w dalszy wzrost spółki? No to jest właśnie elementem tej dyskusji. Na razie nie ma dywidend, o których moglibyśmy dyskutować, ale jakby nie trudno mi wyobrazić sobie, że w niektórych scenariuszach w 2021 czy 2022 będziemy już rozważać, bardziej w 2022, bo pewnie zysk, który wygenerujemy w 2021, czy wygenerowalibyśmy, jeśli pójdziemy tym tropem, to będzie zysk, który będziemy chcieli trzymać na koncie firmy jako taki, powiedzmy, stabilizator, powiedzmy, na trudne czasy, jeśli miałyby się kiedykolwiek pojawić. Natomiast w 2022 nie trudno mi sobie wyobrazić, że tych zysków może być już tak dużo, że jakby rozważanie dywidendy jest sensownym modelem. Ja przyznam też, że personalnie, kiedy pyta się mnie o strategię exitu z Brenda, czy widzę siebie jako sprzedającego spółkę do Google za rok i tak dalej, to ja przyznam, że nie myślę o tym. Moim celem jest, czy jeśli akcjonariusze będą chcieli korzystać nadal z moich usług, to ja bym chciał tą spółkę rozwijać przez najbliższe 5, 10, 15 lat. I nie myślę o tym, żeby tutaj zrobić exit do Google, tylko myślę, jak zbudować najbardziej wartościowy biznes, który jest stabilny, który rośnie dynamicznie i który daje wartość. Więc w takim modelu bez exitu, no nie trudno sobie wyobrazić, że w pewnym momencie my też jako akcjonariusze chcielibyśmy poczuć jakby efekt jakichś tych 10 lat pracy, bo od 10 lat pracujemy nad tą firmą. I być może wtedy wypłacić dywidendy, z której my byśmy byli też beneficjentami, więc to wszystko jest jakby jak najbardziej na stole, bym powiedział. Kolejne pytanie, czy spółka ma wystarczające finansowanie do planowanego momentu osiągnięcia progu regularnego, generowania gotówki, czy jest jeszcze potrzeba przeprowadzenia kolejnej misji? Nie planujemy kolejnej misji. Być może, jeśli
w ramach tych naszych rozmów strategicznych uznamy, że chcemy się rozwijać jeszcze szybciej niż w tej chwili i jakby widzimy, że jakby możemy dosypać kupę kasy do marketingu i zaraz będziemy to widzieć na wyjściu w postaci większej sprzedaży, no to będziemy rozważać dodatkowe finansowanie. Natomiast w tej chwili jakby rozwijamy się już naprawdę bardzo szybko i wydaje nam się, że też ograniczony budżet jest pewnego rodzaju zachętą do kreatywności. Nie zasypujemy problemów pieniędzmi, tylko staramy się szukać kreatywnych rozwiązań i przez ostatnie 6 miesięcy tego kryzysu naprawdę nauczyliśmy się więcej niż przez ostatnie 6 lat i chcemy w tej chwili tą wiedzę wykorzystać zwinność organizacji, to, że w tej chwili bardzo szybko powstają nowe funkcje, takie jak monitoring podcastów, monitoring newsletterów i tak dalej, i rozwijać się w bardzo dobrym tempie, choć tak jak mówię, nie wykluczam, że w ramach rozmów z akcjonariuszami czy radą nadzorczą pojawi się temat jeszcze szybszego rozwoju i wtedy podniesienia finansowania zewnętrznego. Jak wygląda dynamika sprzedaży? Przepraszam. Jak wygląda dynamika sprzedaży quarter to date? W pierwszym kwartale. Ile mieliśmy nowej sprzedaży w pierwszym kwartale? Możesz sprawdzić, jak to wyglądało? To na pewno pierwszy kwartał w porównaniu z sprzedażowo z pierwszym kwartałem 19 roku, z 18 roku nie robił szału, bo tak jak mówię, byliśmy 400 nowych abonamentów, sprzedaliśmy w Q1 i tak jak mówię, to na pewno było na tym odciśnięte istotne piętno problemu Facebooka. Także jakby historycznie też powiedziałbym, styczeń nie jest najlepszym miesiącem, bo kończą się często kontrakty długoterminowe, jeśli chodzi o retencję, więc no, nas to akurat w styczniu bolało najbardziej, bo część klientów, którzy zdecydowali się odejść od nas ze względu na Facebooka, tak naprawdę czekała z tym do stycznia, bo w styczniu wygasała im umowa całoroczna, jaką z nami mieli, więc w styczniu mieliśmy jeszcze takie echo po Facebooku czy czkawkę, więc ten Q1, no nie ma co czarować, że Q1 pokazał dobre wyniki, te wyniki nie były dobre, ale tak jak mówię, jesteśmy przekonani o tym, że w najbliższych, przy okazji najbliższych raportów pokażemy dużo, dużo, dużo lepsze dane. Jak się czujecie? Zeszło trochę presji z ostatnich miesięcy, są jeszcze pokłady energii. Dziękuję za to pytanie. No przeszliśmy trudne chwile, mimo że pewnie większość z akcjonariuszy tego nie widziała, bo nie jest z nami tutaj na co dzień, to jednak żonglowanie prawnikami, działem compliance Facebooku, załogą, cięciami kosztów, komunikacją z giełdą było bardzo dużym wyzwaniem. I ja osobiście miałem wiele momentów, w których chciałem się po prostu skulić w rogu i powiedzieć, żeby ktoś to ode mnie wziął. I dobrze, nikt nie wziął, bo w tej chwili no, doceniam to, co mam. I to głównie zasługa tych dwóch ludzi, którzy tutaj za mną siedzą, którzy byli taką kotwicą i dzięki którym przeszliśmy przez ten trudny moment, okres. Natomiast czasami trzeba się może otrzeć o stratę czegoś, żeby docenić to, co się ma, i moja motywacja w tej chwili jest dużo, dużo, dużo większa niż przed kryzysem facebookowym. Widzę w tej chwili, tak jak mówię, nauczyliśmy się przez ostatnie 6 miesięcy więcej niż przez ostatnie 6 lat i mamy w tej chwili naprawdę dużo bogatszy know-how i myślę dużo większe szanse na to, żeby zostać tym globalnym liderem, więc ja osobiście nigdy nie byłem bardziej podjarany pracą w Brand24 niż w tej chwili. Mamy bardzo fajne plany. Mamy jasną ścieżkę do tego, żeby za kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy wyjść z otwartą przyłbicą i powiedzieć, słuchajcie, to jest absolutnie najlepszy produkt monitoringu mediów na świecie i odstawia wszystko, co tylko widać, słychać i jakiekolwiek inne konkurencyjne rozwiązania o mile odstawia. No i to jest nasz cel, chcemy być absolutnie top of mind i jeśli ze strony akcjonariuszy, rady nadzorczej i tak dalej będzie wola, żebyśmy to byli my dalej jako rozwijający tą spółkę, to przynajmniej z naszej strony jest,
jest do tego wola i przede wszystkim gigantyczna motywacja. Czy robicie ankiety wśród klientów odnośnie potencjału nowych funkcjonalności i przyjazności panelu? Zdecydowanie tak. Jakby od dawna budujemy naszą hurtownię danych, ale też jakościowe analizy tego, co robią klienty, tego, co mówią klienci wypełniając ankiety związane z NPS-em. Mamy specjalny program funkcji, czy wypuszczania funkcji w formie bety, to znaczy zamknięte grono, wąskie grono klientów dostaje dostęp do naszych nowych funkcji przedpremierowo i tam sobie analizujemy ich po prostu wartość, jaką te nowe funkcje wnoszą do ich życia, do ich pracy. Także zdecydowanie tak. W tej chwili jesteśmy też w trakcie aktualizacji naszej strategii. Robimy sobie taki co kilka lat update jakby oczekiwań naszych klientów, też zakładając, że mogły się te oczekiwania trochę zmienić w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z wirusem. Także mamy poumawianych tam kilkadziesiąt spotkań z klientami, na których będziemy wyciągać masę insightów o tym, jaki ból ratuje, jaki problem rozwiązuje nasza aplikacja. Natomiast bardzo dużo rzeczy też mierzymy samodzielnie, bez kontaktu z klientem, właśnie w oparciu o technologie takie jak Hotjar, HIP. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dużo wniosków w stanie wyciągnąć po zachowaniach klientów i jest to o tyle wartościowe, że często wyciągamy z tego wiedzę, której klient wprost nam nie powie albo której klient nawet sam sobie nie zdaje sprawy, dlaczego podejmuje jakieś decyzje, ale powiedzmy z analizy na 100 tysiącach użytkowników i zaczyna być widać pewne wzorce, których, tak jak mówię, klienci mogą sobie nie zdawać sprawy. Czy spółka wyciągnęła wnioski z tej przygody z Facebookiem? Czy są jakieś wypracowane procedury zabezpieczające? Tak, tu jakby nie trzeba pewnie, czy nikogo nie zaskoczę, że od momentu blokady Facebooka no, przelecieliśmy przez wszystkie możliwe funkcje naszego produktu, przeanalizowaliśmy to z perspektywy wszystkich regulaminów, które bardzo dynamicznie też zmieniają się, powiedziałbym, ale powołaliśmy nowe struktury, których zadaniem jest wyłącznie dbanie o bycie compliant jakby w stosunku do tych regulaminów, więc tutaj jakby absolutnie minimalizujemy ryzyko jakichkolwiek powtórek z rozrywki, takich jak ten Facebook, choć Facebook mimo, że dał nam bardzo mocno po ryju, to skończył się dobrze, bo ostatecznie w tym sensie zostaliśmy uniewinnieni i zostały nam odblokowane wszystkie te dostępy i po prostu czasami przed niektórymi rzeczami nie da się zabezpieczyć, czasami niestety przychodzi taki czarny łabędź, który generuje, no ale tak jak mówię, wyciągamy z tego wnioski i zabezpieczamy się również przed tego typu ewentualnościami. Powrót do przychodów do poziomu sprzed blokady Facebooka dotyczy MRR. Tutaj na razie mówiliśmy o powrocie sprzedaży i powrocie churnu, czyli powrocie takich miesięcznych wskaźników, które decydują o tym, jak szybko rośniemy bądź nie rośniemy. Natomiast powrót do jakby, no myślę, że ten rok, w tym roku trudno będzie wygenerować dokładnie taki wynik na przykład przychodowy jak w zeszłym roku, przez to, że w biznesach subskrypcyjnych ten powiedzmy przychód on się roluje, czyli dobry miesiąc w tej chwili jej jakby generuje nam przez najbliższe 12 miesięcy dobry wynik przychodowy, więc jest pewna bezwładność, więc trzeba się liczyć z tym, że ja bym pewnie rekomendował bardziej zaglądanie do wyników kwartalnych niż do podsumowania roku, bo tak jak mówię, w ujęciu rocznym to pewnie nie zdziwimy się, czy nie trudno sobie wyobrazić, że przychody będą mniejsze niż w 2019 roku, choć pewnie wynik będzie lepszy, bo tak jak mówię, udało nam się optymalizować istotną część kosztów. Natomiast no to jest taki rok przejściowy, gdzie dopiero odzyskaliśmy ten dostęp i wracamy na te tory, do których zdążyliśmy po prostu przyzwyczaić. Bardziej pewnie wolałbym rozmawiać o tym, co planujemy, czy jaki wynik będzie w przyszłym roku, a no tutaj to oczywiście plan jest taki, żeby
być na poziomie wyższym niż to, co miało miejsce przed blokadą. Okej, to są chyba wszystkie pytania. Jeśli jeszcze jakieś się pojawiają, to jesteśmy do usług. Tutaj mamy jeszcze trzy pytania, które zostały ominięte. Przecież na maila dostaliśmy jakieś pytania, tak? Czy... To już są zawarte, tak. Blokada Facebooka podniosła churn bliżej 8%. Jak jest teraz? No ten churn przed blokadą spadał nam już do 5%, okolic 5,5%, tak? Miesięczne? Przed blokadą. Przed blokadą. Tak. Przed blokadą. 5,5%. I w tej chwili właśnie wraca do tego typu poziomów. Okej. Okay. W styczniu 2020. Mówiliśmy, ale... To było trudniejsze, ale wygląda na to, że tylko jednorazowo. Mhm. Okay. Kolejne pytanie. W styczniu 2020 liczba klientów netto spadła o 113, a w marcu o 49. Tak. Czy w poszczególnych miesiącach drugiego kwartału obserwujecie już przyrost klientów netto? To ty Piotrze podpowiedz, czy możemy na takie pytanie odpowiedzieć, bo to już jest zdradzanie wyników z drugiego kwartału, którego raport zostanie opublikowany dopiero w lipcu, tak? Tu intuicja cię nie zawodzi, tak. Nie operujmy może na liczbach, relatywnie oczywiście możemy się odnieść do okresów poprzednich. Mhm. No jakby sygnalizujemy tak trochę, że tutaj wszystkie te wskaźniki wracają w tym drugim kwartale do normy. Oczywiście w tym ten kwiecień był troszkę trudniejszy ze względu na delikatnie podbity churn ze względu na COVID-a, no ale tak jak Bartek sygnalizował, i sprzedaż, i churn, na przykład już w maju, były zbliżone do poziomów sprzed blokady, no więc jakby nie trudno sobie wyobrazić, że w tym lub w najbliższym kwartale znowu spółka będzie rosnąć, tak? Okej, okay, dziękuję, rozumiemy. I wydaje się, że to będzie już ostatnie pytanie, bo żadne kolejne nie doszły, ale to za chwilę odczytam jeszcze. Pytanie o brzmieniu. Cześć Michał, pytanie o przyszłość. Czy zamierzacie sprzedać firmę zagranicznemu inwestorowi, czy część udziałów inwestorom z zagranicy, czy funduszom? Jasne. Trochę już odpowiedziałem na to pytanie, więc podejrzewam, że pojawiło się jeszcze zanim na nie odpowiedziałem, ale to jeszcze raz podkreślę, ja w ogóle nie myślę o wychodzeniu z brenda. Znaczy pewnie byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że absolutnie nie myślę o jakiejkolwiek sprzedaży udziałów. Mamy z Piotrkiem po prawie 12% udziałów każdy z nas, co dla niektórych może się wydawać niedużą liczbą, ale no dla nas nadal to jest lepiej mieć tam 1% Coca-Coli niż 100% Hopcoli i tą zasadą się kierujemy, więc ja sobie nie wyobrażam siebie na razie schodzącego poniżej 10%, no ale przyznam, że po 10 latach prowadzenia takiego biznesu to fajnie byłoby sprzedać na przestrzeni, nie wiem, najbliższych 2 lat, chociaż ten 1%, żebym spłacił ten kredyt hipoteczny we franku do końca. Natomiast żadne exity jakby dla nas w tej chwili nie interesują. Ja jestem absolutnie przekonany, że jesteśmy w stanie zbudować biznes warty setki milionów złotych, globalnego lidera, może nawet więcej niż setki milionów złotych, globalnego lidera i coś, co po prostu daje dużą wartość i jeśli tylko, jak mówię, akcjonariusze będą chcieli korzystać z naszych skromnych usług, to my jesteśmy turbo zmotywowani, żeby to rozwijać. Przyznam szczerze, że bardziej imponuje nam model live chatowy, gdzie zbudowali na tyle duży biznes i mają tak duże zyski, że są w stanie wypłacać dywidendy, pracować nad nowymi produktami, tworzyć wokół live chata taki trochę inkubator startupów, w ramach którego startują z nowymi projektami. No taki model mi dużo bardziej pasuje i imponuje niż model, w którym za rok sprzedamy wszystko do Google'a i pójdziemy na, nie wiem, łowić ryby czy coś takiego. Także jeśli to jest jakaś podpowiedź, to tyle. Okej, okay, dziękujemy. Tutaj przed spotkaniem umawialiśmy się, w zasadzie Michał zadeklarował, że odpowie na wszystkie pytania, o ile nie będą obrażały cioci i wydaje mi się, że w tym momencie te deklaracje wypełniliśmy. Nie mamy więcej pytań. Czyli ktoś obrażał moją ciotkę? Nie, nawet nie pojawiło się takie pytanie, chyba nikt cioci nie zna. Ja ze swojej strony dziękuję za tę prezentację. Dziękujemy zarządowi, dziękujemy Piotrowi, Bartoszowi i Michałowi. Dziękujemy zalogowanym inwestorom.
Tak, ja może jeszcze tylko podziękuję wszystkim tym, którzy przetrwali z nami ten najtrudniejszy okres i którzy też pomogli spółce na wielu, w wielu trudnych momentach. Ja przyznam, że przez te 6 miesięcy rozmawiałem z wieloma akcjonariuszami, ale też ludźmi, którzy nie mieli udziałów, ale po prostu obserwowali z boku i którzy gdzieś tam dopingowali. Wspominali, że zawsze po burzy przychodzi tęcza. I bardzo doceniamy to wsparcie, dziękujemy za, szczególnie tym, którzy po prostu wierzyli w to, że ta spółka podźwignie się z tego kryzysu i jakby nie tylko chcemy podziękować słowami, ale jakby mega zaangażowaniem, motywacją w to, żeby też pokazać tym ludziom, że to była dobra decyzja i że nie zawiedziemy ich zaufania. Okej, okay. Nie wiem, czy Piotr jeszcze coś będzie mówił, więc jeśli nie, to ja bardzo, bardzo dziękuję Państwu za udział. Gdyby się pojawiły dodatkowe pytania, my też jesteśmy do usług 24 na dobę. Każdy z nas jest dostępny, można mailem, Twitterem, można napisać Brand24 gdziekolwiek w publicznym internecie i my się tam pojawimy. Więc jeszcze raz bardzo dziękujemy i słyszymy się niebawem. Do zobaczenia.